Ja, cześć, manko, z tej strony Barty99, witam was w kolejnym odcinku z biednego gospodarstwa. Dzisiaj żniwa z nowym nabytkiem na nowym polu. Dostaliśmy, tak jak mówiłem, dotacje z unijne, no i z młodego rolnika, więc zakupiliśmy jedno pole, a on numer 63. Dzisiaj będziemy to kosić, bo jest moim zdaniem najlepsze, najbardziej dojrzałe. Myślę, że wilgotność będzie ok. Ustawiam około 11-12%, coś takiego. No i co? Chyba jedziemy. To już dziś drugi film, który wstawiłem dziś. Bo dzisiaj będzie taki trochę wysyp filmów. Będzie około, no nie wiem, tak z 5, nie no, 3-4 odcinki będą. Więc no. Tu jest tak na styk wymierzone, proszę państwa. Muszę sobie najechać, dobra. Muszę to normalnie tutaj tak wycofać. Kombajn z headerem kosztował 100 tysięcy za wszystko. No i pole tam, no nie wiem, tam około wyszło. Już nie powiem wam tak dokładnie, proszę bardzo. Tutaj jest, no na styk widać, przejeżdżamy. Więc wyjeżdżamy powoli. Będzie prawdopodobnie jeden odcinek. No jeszcze myślę, że tak z, no, z 8, no z 8, no, z 8, no 10 odcinków będzie z tej serii. Będziemy zakończali tą serię. Będzie nowa seria jeszcze dzisiaj na kanale. Więc myślę, że wam się spodoba. Nie jedziemy zbytnio tutaj szybko. Jeszcze dzisiaj będzie odcinek prawdopodobnie z serii z Mod Contest i no, z tej nowej serii. Tak obstawiam, dwa odcinki będą jeszcze dzisiaj. Już niedawno wstawiłem ten odcinek, który były, o nie, jest samochód, były żniwa na wschodniej wsi, na wschodniej dolinie, tak z nowej serii. Więc zapraszam na ten odcinek, jeżeli nie oglądaliście. My tutaj sobie powoli jedziemy. O, muszę włączyć konwencji. Coś tam jedzie za nami. No ale nie będziemy przepuszczać. Więc z przodu też jedzie tutaj coś. Ogólnie przepraszam za dźwięk w tamtym odcinku, ale no. Niestety od słuchawek sobie nie przybliżyłem do ust mikrofonu. No i niestety wyszło jak wyszło. Oczywiście za to bardzo przepraszam. No ale może jakoś obejdziecie, no wiadomo. No i tak jak mówiłem w tamtym odcinku, znaczy no odcinku, który był, nie wiem, kiedy wstawiłem trochę wcześniej. No jest już nas ponad 700 subskrybentów pod jednym filmem z FSA 17. Tak, chyba będziemy tu kosić na słomę. Musi samochód przejechać. Na słomę czy nie na słomę? Nie przejadą. Czy co? Z tego pola będzie na słomę? Z tego nie? To już wszystko? Dobra. Dobra, czekajcie, wjadę. Wjadę bez słomy na razie. Dobra. A, rozumiem, podam komaj. No panie, przejedź tam. Dobra, sorry. Przepraszam bardzo. Ale no muszę wjechać. Dobra, szybciej wjedziemy. Ale zaraz zwolnimy. Dobra, stańmy tutaj. Więc tak, jeżeli tu będzie na słomę, to na słomę, to no nie będzie tak dużo tych tej tak słomy dużo. Nie, niech jedziemy normalnie, tylko wolniej. Dobra. Z 6 na godzinę. Myślę, że takim Newfoundlandem mam cisnąć. Takie rzeczy trzeba stać, bo tu wszystko widać, tylko tutaj trochę, ale... No i ominąłem już kawałek. Widzicie, człowiek się zagada na odcinku, a tu się omija. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, udostępniajcie, żeby nas było już coraz więcej. Może od 1000 subskrypcji będzie jakaś regularność, że na przykład dwa razy odcinki w tygodniu. Na przykład mój kolega, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Marcina,
którym podpowiedział, że tak było najlepiej. Ogólnie do tego zbiornika wchodzi 6 ton. No, wiecie to, 6 ton. No co jest troszeczkę fikcją farmingową, ale ja nie bawię się po prostu w mody. No i od 1000 subskrypcji też bym chciał, no może znaleźć jakiegoś fajnego mocnika, który by razem mnie promował, on by robił na przykład jakąś mapę, nawet mógłby to być mod i by na przykład u mnie na ileś tam subskrypcji, albo obserwujących na Instagramie i u niego na jakąś tam po prostu część. No i oczywiście będę robił tak, że najpierw prosiłbym go, żebym, no, zgłosił mi się na przykład tych 5 pomocników. No i ocenię, każdy niech zrobi 5 modów i ocenię, który by mi się najbardziej podobał, co nie? Na przykład ma panel IC, ma panel jakieś tam bardzo, wszystkie realne dźwięki są. No, że wszystko po prostu działa, co nie? A jakby był to jakiś, by się ktoś zgłosił, no i będzie taki, że będziemy jechać na przykład takim, no, kombajnem bodajże, nie? No, niżej, to widzę. No, będziemy jechać na przykład takim kombajnem. No i będzie, że nie będzie leciała na przykład słoma. To ja takich modów nie przyjmę, tak? No i o to mi chodzi. Właśnie. Chodź sobie popiję herbatkę. Ogólnie to nie mówiłem wam, ale niestety mi się klawiatura ta z Genesisa zepsuła i gram teraz na tej starej. Dobrze wie, że jest po prostu. Że jej nie wywalimy na śmierć, nie? Tak to bym nie wiem na czym grał. No i tam będę ją, muszę ją rozkręcić, zobaczyć tam, czy coś się stało, nie? Może jak będzie, no jak ktoś naprawi mi za 50 zł, no to no wezmę już z nią znowu, co nie, nie będę kupował nowej. Ogólnie chciałbym tu nakoszyć około jednego zbiorniczka, co nie, by raz wysypać. Ale chciałbym się to nie podniosło, to ja nie wiem. Ogólnie tutaj nie muszę wyłączyć, bo cicho, do domu w bizonie, jedziemy bez kabiny. Wszystko, te dźwięki, wiadomo, słychać wszystko, buczy. To po prostu włączają, no, żeby on swoim tak nie śmiał, włączają cały header, tak powiem. Nie jestem jakimś tam profesjonalistą, po prostu. No i, no, chwilę tak, żeby mieć chwilę zaciszu. Też niektórzy mają te słuchawki, takie co wygłuszają. Bo nie chcę robić jakoś zbytnio długie odcinka, żeby tego tak jakoś 5 godzin tego nie wstawiać, nie? Bo tak niektórzy mają tak internet, no i tak wstawiają. No. Tylko. Ogólnie to też dla was zjadę tutaj na pole już. Wysypę zbiornik jeden, żeby było, że no, nawet nie pokazało się, jak to sypie, czy działa, wszystko. No dobra, wysypę. Tak będę musiał tego dokończyć po odcinku. No i myślę, że tak będzie. Myślę, że tak do max do 20 odcinków z tej serii będziemy zakończać. Seria, tak jak mówiłem, dzisiaj jeszcze się pojawił jeden odcinek z Mod Contestu, z serii z Mod Contest. No i jeszcze z nowej serii. No, myślę, że będzie ok, a nie wiem, czy jeszcze raz mówię to. Dobra, zrobię to dla was, już wysypę wam to, żeby nie było. Że nagrywam odcinek i no, nawet nie wysypujemy, nie? No przecież kurde. Nie jeździmy tylko kombajnem, więc przelecimy szybko. Tutaj przez, no, przez płoty. W remizy strażackiej. Szybko. Lecimy po 16. 04. Chwilę dźwięki wysłuchać. To są dziwne dźwięki. Kurde. I ogólnie będę może zmieniał tą 12.04 na
chyba, no nie no, chyba nie będzie mocniejszy to jakiś sprzęt, ale troszkę inny. To się chyba nazywa szóstka. Mam takie dźwięki, które są dziwne, no. Coś takie dziwne. Zmicie, że będę jechał tak. Zmieniłbym ją, to ja, po żniwach. Po żniwach do lasu zabrać, teraz może zostać. No i tu wyszły nowe modyfikacje, tak? Tutaj akurat 3 dziesiątek pewnie to zmienił. Bo tam bo już lakiem, blak, wyblak. Tak, to był blak. Kupił mi taką lepszą 60, kurde. Odpracowałam, może akurat tak. By było jakieś tlaro 60. No jest tam parę handlarzy. Albo jakiegoś handlarza po prostu, albo jakiś pomysł rolniczy, coś takiego, żeby po prostu jakiś coś szukał, żeby to było odmalowane ładnie, co. I mógłbym po prostu sprzedać z tym, nie? Bo myślę, że ta szóstka by trochę była no, chyba tańsza, co ja to mogę za jakbym normalnie z tą 60, jakbym mi dał taką lepszą, co nie? Już taką, no, taką the best czy z turem, co nie? Bo 60 to myślę, że to 12, no, no widać taka jest. No ale gaśnicę ma, no to wiadomo, co nie? No widać, że jest umalowana, a tamto, no nie wiem, no wszystko w czasie, ale myślę, że zmienię te dwie. Bo tak jak mówiłem, no, jest po remoncie, no ale no, nie jest, no farba już wyblaka, no to po co takie rzeczy, wiecie, nie no naprawdę, bym się dogadał, no, dogadał z tym handlarzem i było myślę okej, dobra, wysypę specjalnie dla was, będziemy się już dzisiaj żegnać, do zobaczenia w następnych 2 odcinkach. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, piszcie komentarze, a tu zgaszę, zrobię, albo nie, muszę sobie tak, tyk, nie tak, nie tak, o, teraz to, do miniaturki sobie ustawię, więc do zobaczenia w następnych 2 odcinkach, trzymajcie się, cześć, na razie.